Dzień dobry Państwu. W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach serdecznie zapraszam na otwarcie wernisażu naszej mieszkanki, pani Bożeny Kaczmerskiej. Osoby wyjątkowej, bardzo twórczej, otwartej, kreatywnej, która na co dzień pracuje w Bibliotece Publicznej Filii Kieźliny, gdzie możecie Państwo codziennie z nią porozmawiać i wypożyczyć książki. Ale myślę, że wiele osób o tym nie wie, że ta twórcza i kreatywna osoba w czasie wolnym maluje i od 4 lat tworzy wraz z grupą malarską Paleta. Jej wyjątkowe obrazy możecie Państwo podziwiać, odwiedzając naszą bibliotekę, wypożyczając książki. Mamy nadzieję, że wkrótce będziecie Państwo mogli zobaczyć te obrazy z bliska, a dzisiaj zapraszamy na taką mini wystawę online. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To naprawdę jest zaszczyt, że Pani tak łączy te wszystkie funkcje i zechciała zaprezentować te piękne prace. Dziękuję bardzo, że miałam możliwość zaprezentowania tych prac Państwu i zapraszam do obejrzenia mojej twórczości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym trudnym czasie zgodziła się na wystawę tych prac. Dziękuję bardzo. Na pamiątkę taki mały prezent. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym Ci, Asiu, podziękować za ten wspólny czas, za to, że wprowadziłaś mnie w tajniki malarstwa, że zaraziłaś mnie taką dobrą energią, że zawsze mnie wspierasz, pomagasz mi, kiedy potrzebuję Twojej rady i namawiasz do dalszego malowania i tworzenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jestem dumna z Ciebie i niezwykle szczęśliwa, że jesteś w naszej grupie. Masz wspaniałą energię, wielki talent i duże serce dla ludzi. A to też dla Ciebie taki mały dziękuję bardzo. Nazywam się Bożena Kaczmerska. Mieszkam w Dywitach. Tworzę od 4 lat. Najbardziej zainteresowała mnie akwarela. Pochłonęła mnie bez reszty. Jest bardzo wdzięczną techniką. Mimo że wszystkich innych technik malarskich próbowałam, to ta pozostała ze mną najdłużej. Lubię też rysować pastelami. Są bardzo delikatne. Uważam, że malarstwo uczy wrażliwości, widzenia świata trochę inaczej. Dostrzegamy więcej kolorów. Nigdy nie zapomnę, jak moja koleżanka Asia, która mnie wprowadzała w tajniki malarstwa, mówiła: zobacz, tam są drzewa i one są i niebieskie, i szare. I tak się zastanawiałam, gdzie ona widzi ten fiolet, szarość, niebieski? Dla mnie to była zieleń tylko i wyłącznie. Ale z czasem nauczyłam się rozróżniać te barwy i całkiem inaczej patrzę na otoczenie, na przyrodę. Moje inspiracje czerpię właśnie z ogrodu, który też kocham. Jest moją drugą pasją i dużo tam można ciekawych rzeczy zaobserwować.